Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. Moi drodzy, ponieważ dzisiaj zabrakło mi pomysłu na film, a trzeba jakoś ramówkę zapchać, to korzystam ze sprawdzonego, starego, odgrzewanego kotleta, czyli spacer po ogrodzie w kwietniu na przykład. Tak, żartuję sobie, ale przejdziemy się, pokażę Wam, jak to wygląda u mnie teraz. Zaczynamy więc. Proszę Państwa, ten bok i tamten, będziemy sobie też tam szli, mam obsadzony w drzewach owocowych i w krzewach takich większych owocowych. Niektóre mogą się wydawać też dekoracyjnymi, no bo to jest na przykład jarząb. Sporo drzew sadziłem w 2017 roku, ale właściwie nie ma takiego roku, żebym czegoś nie dosadzał z krzewów czy drzew, więc to jest naprawdę w bardzo różnym wieku. Tutaj mamy zaniedbany bardzo orzech laskowy, Cosford, taki ciemno, czerwonolistny taki, samopylny też, tak jak i drugi zaraz pokażę, ale on jest bardzo malutki, bo tu był przez budowę bardzo, zaniedbany. On był tu posadzony, później go stąd wyjąłem, bo tutaj mieliśmy siatkę rozwaloną, to samochód wjeżdżał, jak widzicie, tu piasek był wysypywany. Po prostu można powiedzieć, że dopiero od 2 lat tu rośnie, ale już fajnie kwitnie. Sobie męskie dyndacze tu dyndają, żeńskie gdzieś tam może zostały zapylone, może pierwszy rok, kiedy będzie miał owoce, ale troszeczkę o niego w tym roku zadbałem, wiecie, jakaś tekturka, żeby nie rosły chwasty i troszeczkę jakieś ściółki ze zrębki drzewnej, no chociaż raz mu się trafiło. Tutaj mamy jarząb, taki o pokroju pendula, no szczerze mówiąc do tych innych owoców, tu średnio może trochę pasuje, bo często owoce jarzębiny raczej nie są kojarzone z owocami jadalnymi, ale jest, no rośnie sobie jak rośnie, na razie pąki tylko nabrzmiały, właściwie no już puszczają, ale nie ma jeszcze jakiegoś wielkiego tutaj poruszenia. Śliwka, ja już nie pamiętam dokładnie odmian, to powinna być typowa węgierka, ale owocuje zbyt wcześnie jak na typową węgierkę, więc to może być różnie, tam jest zresztą kilka odmian też. Jabłuszka ostatnio sadziłem, tutaj kiedyś deren jadalny ściąłem niestety, trawy były wysokie, ściąłem go raz, później żeby mu się polepszyło, to go ściąłem drugi raz, no i padł, powiedział, mam cię głęboko, nie będę tutaj siedział, padł na twarz i wyrzuciłem go stąd. I brakowało mi miejsca na jabłonie. Posadziłem jabłoń trochę z daleka od innych, ale to jest jabłoń tak zwana czerwonomiąższowa i ona jest samopylna też. Także tu mam taki kącik, można powiedzieć, samopylnych roślin. Tutaj mamy orzech laskowy, Cosford, prowadzony na dwa jakby pędy, dwa główne takie przewodniki, że tak powiem. Często ludzie mówią, żeby prowadzić na jeden, a ja prowadzę na dwa, bo zobaczcie, jak fajnie wygląda. Tak po prostu. Spodobało mi się, że jeden trochę idzie w jedną stronę, drugi trochę w drugą i dlatego prowadzę na dwa. Dyndacze już pozadyndoliły te żeńskie kwiatuszki. Mam nadzieję, może troszkę znowu owoców będzie. Już tutaj pięknie zaczyna rosnąć. Ja zbyt blisko nie mogę niestety tą kamerą pokazywać, bo tak to już jest zgubienie totalnie ostrości. No, nic na to nie poradzę. Może troszeczkę, czekajcie, przestawię jeszcze jedną rzecz w ustawieniach. No, przestawiłem, ale to jest jedyne, co mogę zrobić. To niewiele pomogło. Zawężenie trochę kadru. Fajny orzech. Bardzo polecam. Cosford samopylny. Tutaj mamy jarząb, taki fastigiata, jakiś taki żółty. Wysoki. Też już zaczyna rosnąć, ładne listki, mam nadzieję, że mi go znowu jakiś szkodnik nie zeżre. Tu mamy kolejną śliwkę, bez czarny, przytargany z lasu. Niestety u mnie średnio się sprawdza, on już był nieraz przycinany, jak widzicie, bardzo mocno się zagęszcza, na początku sezonu mocno idzie do przodu, ale bardzo szybko gąszczyce łapią i jest ciągle jakiś taki osłabiony, ma za mało też tutaj troszeczkę składników odżywczych w glebie i rośnie u mnie na słońcu, a w lesie rósł w cieniu i sobie lepiej radził. Także może się zdarzyć, że jeszcze bezczarny posadzę w innym miejscu, jakieś takie odmiany bardziej uprawne, bo to jest taka odmiana leśna, no dzika. Jak widzicie, takie pozostałości trochę po wierzbie wieciowej, którą kiedyś sadziłem z dużo ogrodzenia, ale no to trzeba trochę zadbać. Niestety pierwszy, drugi rok, a to były intensywne lata budowy, więc no tutaj
tylko te najsilniejsze przetrwały. No może jeszcze się to potnie i gdzieś tam porozsadza. Fajne później jakieś patyki z tego są na grządki, można sobie pozaznaczać, także czy do palenia wierzba taka energetyczna jakby. Tutaj mamy wisienkę, nie pamiętam, ta chyba to jest wisienka groniasta, jeśli dobrze kojarzę, gdzie które posadziłem, ale ja mam trzy wisienki i właściwie wszystkie owocują bardzo, bardzo podobnie. Tutaj kolejna śliweczka i tam znowu dwie wiśnie, a tu jeszcze mamy deren jadalny i cholera, zawsze zapominam, chyba jantarny się nazywa. Taka ukraińska odmiana bardzo wcześnie kwitnie. Mam nadzieję, że zacznie w tym roku trochę lepiej rosnąć, bo jak widzicie, też go tutaj podsypałem, tak żeby chwasty go nie zagłuszały. No niestety to jak ma się tyle tych nasadzeń, a jeszcze tyle dzieci, to jest trochę roboty z różnymi rzeczami. Kolejny bezczarny, tak jak mówiłem, te wisienki, one tutaj już zaczynają też puszczać pąki, ale to wszystko jeszcze jest w takich powijakach. Tu mamy coś, co też raz mi się zdarzyło ściąć koziarką, a mianowicie świdośliwe. Świdośliwe Northline się nazywa. No i niestety nie jadłem jeszcze owoców z niej, no bo tak jak mówię, potraktowałem ją niezbyt dobrze. Jabłoń sadzona w zeszłym roku. Nie pamiętam, czy to była krąselka tutaj. Dobrze pamiętam, czy niedobrze? Krąselka, tak. Stara odmiana jabłoni. Też już zaczyna powoli sobie rosnąć. Tu mamy jabłoń, tak zwaną antonówkę. Ale nie wiem, która to jest antonówka, bo ona potrafi mieć nawet rumieniec. Może w tym roku, jakby wydała owoce, będzie co do porównania. Tam, no, znaczy w sensie do określenia dokładnie tej odmiany. Tu mamy kolejną jabłonkę, która weszła mi zamiast morwy czarnej penduli, jabłoń smalcówka akurat, ponieważ dostałem tutaj taką sadzonkę, która była przechowywana chyba w niezbyt dobrych warunkach, w sensie nie hartowana, i tylko gdzieś tam taka głaskana, że tak powiem. Jak przyszła do mnie, to nawet dwa dni hartowałem i posadziłem w dobrych warunkach pogodowych, ale za kilka dni zrobiło się zimno i ona wręcz obumarła. Potem próbowała odżyć, ale no niestety, no tak, dlatego ja podkreślam czasami na filmach albo wręcz osobne filmy robię o hartowaniu roślin, bo zdarza się tak, jak widzicie, że po prostu jakieś rośliny, jak przejdą z danych warunków do innych, to potrafią paść na twarz i już nie wstać. No wyciągnąłem stąd, bo wszystko pousychane było, posadziłem kolejną jabłoń, skoro morwa nie chce się tu trzymać, no to kij jej w sandał. Tu mam niby typową węgierkę, którą dostałem, ale była tak poobrzyndolona, tutaj pocięta, że przez dwa lata u mnie odżywa dopiero. Przycinam ją tylko delikatnie, tak żeby mogła wreszcie tutaj odżyć. No ale zobaczymy, czy odżyje. Świdośliwa smoki. Już sam nie wiem, czy to jest lamarcka, czy olcholistna, bo to różnie ludzie opisują. I w ogóle ze świdośliwami podobno jest straszny bałagan w nazewnictwie i w określaniu odmian, nawet przez specjalistów. No, ale ja mam niby te smoki przepyszne. Naprawdę owoce są przepyszne. Mam nadzieję, że zacznie rosnąć w tym roku już troszeczkę lepiej. Też ją tutaj podłechtałem tą ściółką. No, po prostu jest dosyć taka mała jeszcze. No, długo rośnie. Kolejna jabłoń to jabłoń... Co to jest? Malinówka, ale nie oberlandzka, którą posadziłem też w tym roku, tylko zwykła malinówka. Polecam, ponieważ bardzo fajnie kwitnie, bardzo ładnie, no w ogóle super jabłuszka. Mam film o tym, więc jak chcecie, to obejrzycie i tyle. Tu mamy teoretycznie mirabelkę. Mówię teoretycznie, ponieważ pierwsza sadzonka przyszła do nas uschnięta, w ogóle nie ruszyła nawet. Po prostu była zaschnięta, no, padnięta, że tak powiem. Przysłano nam drugą. I co ciekawe, w zeszłym roku rosła na tym jedna śliwka, kompletnie nie przypominająca mirabelki, bo to była śliwka fioletowa. Także, no jak to widzicie, czasami pytacie, skąd mam różne drzewa, krzewy. Ciężko mi jest polecić dobrą szkółkę, zawsze kupuję z innej, bo jeszcze się jakoś nie zaprzyjaźniłem z daną szkółką. No i niestety zdarzają się różne niespodzianki. Ciekaw jestem, co tutaj z tego wyrośnie.
Jeżeli nie będzie tu Mirabelki, no to będę niestety zawiedziony. Tutaj niestety nie wziąłem ze sobą kajecika. Mam jakieś morele, brzoskwinie. Dokładnie nie pamiętam odmian. Zwykle jest z nimi problem, jeśli się nie opryskuje przeciwko kędzierzawości liści. Aczkolwiek tak, 2 lata temu była zasypana przez tę kędzierzawość. Ja tylko obrywałem te liście porażone, a w zeszłym roku w ogóle nie miała. Także zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Obciechałem większość tych takich nektarynkowo-brzoskwiniowo jakichś tego typu drzewek na jeden pień, bo wcześniej to mi rosły takie bardziej, można powiedzieć, krzewy gdzieś tam, a teraz jest jeden. No tu mamy tę morwę czarną pendulę w zeszłym roku posadzoną. Czy przeżyła zimę, to zobaczymy. Ale chyba zrezygnuję z uprawy tych morw, bo no niestety trzeba by było chuchać i dmuchać bardziej na nie niż na inne drzewka. Troszeczkę mi się to nie widzi przy moim trybie, że tak powiem, życia. A tutaj mamy papierówkę. Bardzo też serdecznie polecam tradycyjną starą odmianę. Może nie każdy lubi, ale do naleśniczków na przykład dodać takie jabłuszko do ciasta to jest coś wspaniałego. Pozwólcie, że nie będę szedł dalej w tę stronę, tylko pójdę z innej strony, już mówię czemu. Słuchajcie, przed chwilą byliśmy tam i teraz idziemy od tej strony, a już wam pokazuję, dlaczego ukrywam, co jest za moimi plecami. A za moimi plecami jest to. Tu trochę trawy, tu trochę też trawy, tu beczki, tu jakiś wyborczy plakat, tu kamory, tutaj gałęzie, tu następne gałęzie, tu inne jeszcze rzeczy i jeden wielki, za przeproszeniem, ale tego się nie da nazwać inaczej, tu jest jeden wielki pierdolnik, a tam jeszcze gorszy, tutaj jest taki stary kompostownik. Prosicie, żebym wam to pokazywał, bo super, super. No nie super, wstyd tylko i nic więcej. Wiecie, jak ja dla was coś nagrywam i w tle jest taki bałagan, to nie dość, że sam się z tym źle czuję, to jeszcze ludzie, ty, ale masz bałagan, ale jak ci nie wstyd pokazywać? No trochę wstyd, dlatego staram się wam właśnie nie pokazywać i tyle. Ale wolę taki kadr, dlatego tak często nagrywam, zanim tam jakiś większy porządek nastąpi. Proszę Państwa, tutaj widzimy 4 nowe drzewka, 2 orzechy włoskie wyjechały ode mnie stąd, ponieważ przez 6 lat, pomimo że odkwaszałem ziemię, starałem się tutaj na nie chuchać i dmuchać, to nie rosły w ogóle. Właściwie to były takie same jak te jabłonie. Wyrzuciłem je. Może się zdecyduję na tego orzecha w innym miejscu, ale bez sensu tracić dalej czas. Posadziłem kolejne odmiany jabłoni. Starych odmian. Jak chcecie wiedzieć, jakie, to wróćcie do filmu. Ostatnio był o starych odmianach. Już nie będę się rozgadywał, bo za długo będzie dalej. Tutaj mamy kolejną śliwkę, która trochę w cieniu rośnie. Taka też, którą dostałem niby tradycyjną. No ale to się okaże, co to z tego dalej będzie. Moi drodzy, tutaj zaczynamy. Tak, tu mamy czereśnie. Tam mamy nowe nasadzenia, znowu jabłoni. Tutaj mamy jakieś, a to gruszki, a to właśnie jakieś czereśnie, a to jakieś takie mirabelki i tak dalej. Znaczy nie mirabelki, tylko te morele. Tego typu rzeczy. Tutaj nowe nasadzenia też pokazywałem. Świdośliwy. Tu jabłoń z zeszłego roku, posadzona w zeszłym roku. Nie pamiętam, chyba kosztela tutaj jest. Albo złota reneta, a tam kosztela, musiałbym zobaczyć. W każdym razie tu nowe odmiany, właśnie jakieś żeleźniaki, jakieś antonówki zwykłe, antonówki 1,5-funtowe, grusze, które rosną tutaj, zobaczcie, tam mam za siatką jałowce. Mówi się, że jałowce sprzyjają rdzy gruszy na przykład. I wiecie co, ja już miałem rdze gruszy, a na drugi rok nie miałem nic kompletnie. Niestety owoców też jeszcze nie miałem z gruszki, dlatego że no po prostu, no widzicie, tutaj powinno być trochę ponawożone. To już jest troszkę starsze drzewko, więc ta trawa aż tak bardzo mu nie przeszkadza. Ale a to trochę zarasta, a to trochę nawozu za mało. No trzeba by się tym zająć, wiecie, no ja, dla mnie samą przyjemnością jest to, że w ogóle te drzewa rosną i mam nadzieję, że jak znajdę chwilę czasu kiedyś wreszcie, żeby się zająć, o tak jak tutaj troszeczkę wyściółkowałem, to powinienem tak naprawdę inne drzewa też ponawozić, pościółkować i tak dalej. Jak znajdę troszkę właśnie więcej na to wszystko czasu, to wreszcie przyjdę tutaj i zacznę już, że tak powiem, dbać o drzewka, które troszeczkę więcej urosły już, nie? Tu mamy jeszcze z jabłoni takich, które już trochę dłużej rosną, Red Delicious, ale troszeczkę ją w tym roku pociąłem więcej, bo tu miała jeszcze, jak widzicie, takie gałęzie na dole. Przepyszne jabłuszka, ale bardzo mało ich było.
w ogóle szerszenie się do nich tutaj dorwały. Natomiast myślę, że nie miały dobrego zapylacza. Dlatego teraz już tam poza papierówką mam tutaj jeszcze kolejne odmiany starszych jabłoni i na przykład jak antonówka jakąś. Mam nadzieję, że będzie dobrze zapylać to drzewko. No i jeśli chodzi o drzewa, to mniej więcej tyle. No tamten bok i ten tutaj, tak? To drzewka owocowe u nas. Przechodzimy teraz do aronii, którą tutaj mocno obciąłem w tym roku i no można to liczyć za krzew albo za drzewo, bo jak widzicie tutaj mam tym razem puszczone na drzewko jeden, a drugi na krzew. No mam tu 5 aronii, rosną w cieniu, więc słabo owocują. Myślę, że dokupię sobie jakieś takie typowo właśnie uprawne też odmiany, bo to jest jakaś przytargana gdzieś tam z pola. No i trzeba będzie po prostu posadzić na bardziej słonecznym miejscu. Wszystkie praktycznie krzewy poza agrestem cały czas i znowu nie mogę się nim zająć, bo o nim zapomniałem i pominąłem jako jedyny krzew, kilka krzewów tego agrestu. To resztę mam pocięte, poprzycinane, niektóre już nawet zacząłem troszeczkę, że tak powiem, tam obierzeć z chwastów, ale to taka głupiego robota, bo ja się tego pozbędę, a jak dobrze nie wyściółkuję, to za chwilę i tak będzie zarośnięte. No ale mamy porzeczki, jak widzimy tutaj ruszają, jedne szybciej, drugie wolniej, jeśli chodzi o czarne i czerwone, też dosyć mocno przyciechałem, tam mam jeszcze białe, tutaj 42 krzewy borówki, też różnie to bywa, te były z 2017. Te są świeżutkie, chyba najświeższe te w zeszłym roku sadziłem. 42 krzewy, z czego tutaj mamy chyba 30 różnych odmian. Niektóre powtórzyłem, dlatego że są fajne, aczkolwiek trochę żałuję, że nie mam każdego innej odmiany, no bo wtedy byłoby więcej do porównywania. Chociaż jeden krzew danej odmiany no nie musi koniecznie reprezentować całej grupy tak adekwatnie. Jak widzicie, już rosną, mają bardzo różny termin owocowania, to jest bardzo ważne, żeby właśnie tę różnorodność zachować. Jak widzimy tutaj przykładowo kaspliszka, kwitnie już praktycznie, już się kwiaty zaczynają tutaj rozwijać i ona bardzo szybko owocuje, już w czerwcu nawet potrafią być owoce. Obok, kurde, nie pamiętam co to było, ale wiem, że tu jest blukrop. I jak widzimy, ledwo co zaczyna coś. Tu mamy toro, dopiero pąki zaczynają pękać, także fajnie mieć, że tak powiem, różne odmiany, bo wtedy mamy przez 3 miesiące, tutaj nawet ponad 3 miesiące owoce. Malinki owocujące na pędach dwuletnich też już ruszyły, znaczy już, no wszystko tak późno moim zdaniem, ale no ruszyły i sobie tutaj rosną. Jedynym krzewem, który już kwitnie i widzimy o bzyczka latającego tutaj trzmiela. Nie jednego zresztą, bo słyszę tu kolejne. To jest jagoda kamczacka. Też tu mam trochę takich jakby no sprezentowanych nam odmian. Troszeczkę zacząłem je bardziej ciąć na taki wysoki krzew, a nie taki płożący, bo z tego to się takie kule porobiły. O tak, żeby wyglądało tak jak tam, też by szły do góry. Tam widzimy jest kolejny, znaczy nie kolejny, tylko ten sam tam poleciał. Trzmiel już zapyla. Tutaj mamy takie rządki, w których są maliny późne posadzone, więc one dopiero będą wyrastać. O, jak tutaj widać chociażby zaczynają rosnąć, to tu nie ma co pokazywać. Tutaj pytacie się na przykład o maliny fioletowe, które ja kiedyś mówiłem wam, że sadzę, i o taką malinę, którą no miała wypełnić też taką niszę między tymi tutaj rosnącymi na pędach dwuletnich, tymi co wcześniej owocują i tymi co późno owocują. Czasami w sezonie różnie to jest, ale zdarzały się sezony, że była taka właśnie pustka. I tam kupiłem taką malinę Benefis, która miała być na pędach właśnie dwuletnich też, jak te wczesne odmiany, ale trochę później miały się pojawiać. A tutaj kupiłem niby fioletową, ale później się okazało, że w ogóle inne owoce na tym rosną niż trzeba, że tu rosną jakieś czerwone, tam coś rośnie w ogóle żółtego i się okazało, że sprzedawca
coś tam się pomylił, ale generalnie miał nas tak głęboko, że stwierdził, że a, to nic nie szkodzi, że nam wysłał inne i w ogóle olał nas, jakby reklamacji nie przyjął. No, tragedia z tymi niektórymi sprzedawcami, dlatego tak ciężko mi jest wam polecać coś sprawdzonego, żebyście później nie mieli żalu, że coś tam się dzieje złego, tak? Dostajecie nie to, co trzeba. No więc sprawdzam. Niektórych pędów po prostu nie uciąłem i sprawdzam, czy w tym roku faktycznie urosną jakieś fioletowe maliny, czy nie, no bo tak mówię, no różnie to jest z tymi sprzedawcami. Tutaj wreszcie troszeczkę lepsze podpory porobiłem, choć nie mówię, że idealne, ale też to można obejrzeć, jak było zrobione. Mamy mocno przyciętą jeżynę bezkolcową. Polecam bardzo mocno przycinać i nawet w sezonie, jak wam zaczyna tutaj z takiego pędu rosnąć kolejny i kolejny i kolejny, to część z nich wycinać. Dlatego, że na koniec sezonu jest ogromny gąszcz nowych i starych pędów, które się jeszcze rozrosły na jakby nowsze. Takie odnogi zwyczajnie im porosły, ale niestety w tym gąszczu nie dojrzewają owoce. Za duża wilgotność jest, chorują, nie wybarwiają się, roślina nie daje rady ich wyżywić, dlatego warto je ciąć. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć o tym, to też wpisujecie cięcie jeżyny bezkolcowej w Szumie Lesie i wam filmik wyskakuje. Mam tu 3 sztuki w takim rządku. Tutaj też miałem 3 sztuki, ale to były takie, które ja dostałem skądś tam. Te sklepowe mi tu przeżyły, a te, co dostałem, to tylko jedna przeżyła. Muszę sobie rozmnożyć co najwyżej i podosadzać. Malinojeżyna też tak jakoś słabo w zeszłym roku urosła. To wszystko owocuje na pędach 2-letnich, czyli pęd rósł w zeszłym roku, a w tym roku wyda owoce. I malina czarna, która też, wiecie co, tutaj chyba coś mi łazi, jakiś karczownik czy coś mi tu psuje te nasadzenia, dlatego że w zeszłym roku to ta była bardzo duża, jakby i owocowała mocno ta roślinka, a tamta była taka słabsza jak i ta teraz, a w tym roku, jak widzicie tutaj, już to już jest po przycięciu, bo to było więcej tych pędów, no to tutaj mamy aż 5 pędów takich w miarę przyzwoitych, a było jeszcze ich więcej nawet, także to różnie bywa. No już sobie rośnie też fajnie, już tutaj, o, widzę, kwiatki zaczyna wypuszczać. Bardzo przyjemna roślinka, w sensie, no niestety jest kolczasta, tak jak ta malina czarna, tak samo jak i malinojeżyna, przepraszam, ale są bardzo smaczne. Cóż, przechodząc do warzyw, jeszcze się pytacie o te budki, to są budki dla murarek, niestety ja wykonać je znalazłem czas, a jakoś się teraz bardzo nimi zajmować nie bardzo mam kiedy, więc są jak są. Tam coraz więcej jest tych pszczółek, ale niestety po latach eksploatacji mogą się tam różne choroby rozwijać, więc tak na dobrą sprawę powinienem w tym roku czy w przyszłym faktycznie te budki co totalnie zdemontować i tam wszystko poczyścić, albo porobić wręcz nowe. Mam nadzieję, że to będzie kiedy można zrobić. Poletko prawie 100 metrów kwadratowych, na którym zwykle coś uprawialiśmy, albo można powiedzieć pseudo uprawialiśmy. Powiedziałem, że w tym roku ze względu na już kończącą się budowę domu, tam taką w sensie do takiego stanu przeprowadzki, nie uprawiam tego. Zwykle wjeżdżałem na to jakoś tam glebogryzarką, żeby trochę się pozbyć tych chwastów. Potem trochę ściółkowałem, ale nigdy człowiek nie miał tyle tej ściółki, nigdy nie miał tyle czasu, żeby ganiać za tymi chwastami i zawsze to było tak, że z początkiem sezonu się wydawało, że poletko jest przygotowane elegancko, że jest pełno nasadzeń, wysiewów i pozaznaczane palikami, sznurkiem rządki, a potem niestety człowiek pracuje tym, tamtym się zajmuje i nie było kiedy tego odchwaszczać. Powiedziałem, że nie będę tego w tym roku prawdopodobnie w ogóle uprawiał. Tak samo jak tutaj też jest takie poletko, troszeczkę mniejsze i tam była wcześniejsza szklarnia. Jak nie wiecie może, albo wiecie, zależy kto jak ogląda i od kiedy, tam stała szklarnia, namówili mnie, Aga mnie namówiła, producent szklarni mnie namówił i sam chciałem, ale może niekoniecznie w tej chwili. Zmieniliśmy tę szklarnię na inną, w innym miejscu, troszeczkę dla nas wygodniejszym, większa, taka już naprawdę wystarczająca, jak dla mnie w zupełności, już nie trzeba mieć 2 nawet, no chyba, że mi coś kiedyś odbije i tam będę chciał 2, ale to chyba nie, już damy spokój. Słuchajcie, fajnie wszystko, szklarnia. Fajnie, że coś tam oglądam, coś tam rozmawiam z kimś, żeby mieć takie teraz porządne grządki na stałe, takie betonowe.
ponieważ no, one są po prostu trwałe, ja nie chcę ciągle budować, ale niestety wszystko się nałożyło jedno na drugie, że i szklarnię zmieniliśmy i teraz tam mam podłoże nieprzygotowane w ogóle. Tam była jedna wielka hodowla chwastów. Grządki drewniane mi się rozleciały po 3 latach praktycznie, czy po 4, już nie pamiętam, ale no chyba po 3. I musiałem je zlikwidować, stąd te górki takiej ziemi kompostowej. I ja teraz po prostu nie mam gdzie uprawiać. No i żeby to wszystko przygotować, to chyba nie zdążę w tym sezonie. Zacząłem troszeczkę pracę tutaj w szklarni, co oczywiście opiszę Wam na jakimś osobnym filmiku, ale niestety jest to bardzo ciężka praca. Tutaj jest kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Ta szklarnia ma w ogóle 4 metry szerokości. To jest naprawdę dużo do roboty. Pozbyłem się trochę tych chwastów. Niektórzy z Was mi piszą, a to posadź tutaj w jakichś workach, we wiadrach, czy nawet w tej ziemi. Powiecie teraz, że jak już tak sobie to przekopałem, wyrównałem, żebym tutaj posadził pomidory. Moi drodzy, ta ziemia jest totalnie jałowa. Piasek 5. klasy, jak widzicie, suche na wiór. Tutaj po prostu wystarczy zrobić tak i wszystko lata, kurzy się, nie trzyma wody w ogóle. Jak ja tu posadzę pomidory w tej ziemi, to za miesiąc będę miał tutaj jedno wielkie pole chwastów, jak zacznę to podlewać i ja się zaoram z tym. Powiedziałem, nie będę tak robił, nie będę tak robił, że zrobię jedną grządkę i coś, nie. Jak już robić, to od początku do końca, tak, żebym na przyszły rok się tutaj nie musiał prawie w ogóle dotykać. Jeżeli nie będę mógł w tym roku posadzić przez to pomidorów, trudno. No trudno, kurde, no nie rozdwoję się, no muszę to przygotować porządnie i wtedy można faktycznie, wiecie, zaoszczędzić czas na zajmowaniu się tym. Takie ciągłe tutaj wystawianie jakichś tektur, trawy, tego wszystkiego, żeby tylko na przykład pół sezonu skorzystać, potem trzeba to sprzątać, trzeba jakby sprzątać rzeczy, które się wcześniej zrobiło, a może i tak urosły chwasty. Nie, no naprawdę powiedziałem sobie, trudno, może będzie mało tak, wiecie, ekologicznie, że jakieś tutaj krawężniki betonowe czy płyty chodnikowe przywiozę, żeby zrobić ścieżki, ale jak już tak zrobię, to przynajmniej będę mógł w przyszłych latach z uśmiechem na ustach i bez zmęczenia na twarzy zajmować się tymi roślinami zdrowymi, które mają mi przynieść smak na talerz. Także moi drodzy, taki spacerek, pewnie i tak nie krótki, bo zawsze się rozgadam, po ogrodzie, co się dzieje? No ruszają drzewa, ruszają krzewy, a jeszcze nie pokazałem kompostownika, tam troszeczkę zacząłem coś tam grzebać, już przerzucać delikatnie, ale w sumie to niewiele się zmieniło. No staram się znajdować troszeczkę czasu, podosadzałem jakieś drzewa, krzewy, tak jak wcześniej obiecywałem, staram się coś tutaj chwycić się w szklarni, ale powiem tak, odpowiadając na ostatnio ze 2 czy 3 takie mega chamskie komentarze, jak ja to nic nie robię, tylko żona wszystko się zajmuje wszystkim, no to tak, pomiędzy wożeniem dzieci do szkoły, do przedszkola, zajmowaniem się nimi przez cały dzień, kiedy właśnie żona jest w pracy, pomiędzy budowaniem domu, zresztą projektowaniem całego domu, budowaniem, kupowaniem, wyszukiwaniem tych wszystkich rzeczy, które tam trzeba zrobić, pomiędzy zajmowaniem się w 100% właściwie tylko ja tym ogrodem, no chyba że parę sadzonek zostanie mi dostarczonych, pomiędzy tym, że wożę dzieci na zajęcia, że wczoraj cały dzień trzeba było jeździć, szukać mebli, a potem na przykład coś składać, jeśli się coś kupi i tak dalej, i tak dalej. To pomiędzy tymi moimi podróżami i no, poświęcaniem czasu na wszystko, tylko nie na ogród praktycznie, staram się znaleźć chwilę, no i wejść tam do tej szklarni, staram się coś zaprojektować, jakoś grządki, żeby później było mi wygodnie, żeby to zrobić raz a porządnie i trudno, jeżeli zawalę ten sezon warzywny, no to nic na to nie poradzę. Wszystko by się chciało zrobić wcześniej, ale ja właściwie odkąd wstanę o godzinie 6 rano, to do godzin wieczornych cały czas coś robię. Jak nie zajmuję się dzieciakami, to domem, jak nie domem, to na chwilę wejdę do ogrodu, jak nie do ogrodu, to znowu do dzieciaków, to do biegania tam i robienia w domu albo do zajmowania się kanałem. Cały czas coś się robi po to, żeby coś, bo trzeba, albo po to, żeby po prostu polepszyło nam się i finansowo, i nie wiem, tutaj no
żeby coś już rosło i tak dalej. Mam tych zajęć mnóstwo, ja się nie zajmuję tym ogrodem, wiecie, tak zawodowo, żebym tylko się tym zajmował i wam to relacjonował. No stąd te warzywa w tym roku są naprawdę zaniedbane. Gdyby mi się nie rozpadły te grządki, na przykład chociażby te drewniane, no to na pewno już by tam jakaś cebulka, dymka rosła, czosnek i już by jakaś tam rzodkiewka, sałatka czy coś rosły. No ale co zrobić? No mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zrealizować to, co sobie założyłem, czyli wykończyć szklarnię tak jak trzeba, grządki sobie zrobić podwyższone, takie, żebym mógł z nich na lata do przodu korzystać długo, bez ciągłego naprawiania ich, budowania nowych, jakieś, nie wiem, usprawniania i tak dalej, tylko takie, żeby były, takie jakie trzeba, to już będę mógł chociaż te warzywa uprawiać w szklarni, w grządkach. Oczywiście ja mam, wiecie, wielki łeb, mało który kask na mnie pasuje, tam się kotłują te dwie szare komórki i tak sobie myślą, tu między tymi drzewami, może jeszcze jakieś mniejsze krzewy posadzimy, nie? Może jakąś aronię właśnie puścimy też, czy na drzewko, czy jakoś nisko będziemy ciąć, to tutaj może znajdzie miejsce jakiś bez jeszcze uprawny, może jeszcze w tym roku to wszystko posadzę, może mi się uda jeszcze tamto poletko 100 metrów wcale nie zagospodarowywać znowu na poletko warzywne, tylko właśnie z tymi warzywami wynieść się do grządek i tam troszeczkę bliżej domu, a tutaj jakby dalej krzewy owocowe jakieś tam jeszcze pociągnąć innego typu, których może nie mam. No to jeszcze, wiecie, tych planów to ja zawsze mam mnóstwo, no staram się część realizować, ale nie zawsze to wszystko tak idzie, jakby się chciało, człowiek się tak nie rozdwoi. Ja to już mam nawet zarzuty, że wiecie, że wyjdę do was i pogadam do was tutaj pół godziny, a w międzyczasie mógłbym dużo zrobić w ogrodzie. No to po prostu ja to leżę, jak coś takiego czytam, no bo faktycznie, a ile czasu ja śpię? A? Z 7 godzin, jak człowiek pośpi, czy 8 nawet, ile by to można było wtedy zrobić rzeczy? Także wesołe niektóre są czasami zarzuty wobec mnie. No cóż, no nic na to nie poradzę. Każdy by chciał, żeby tutaj było przepięknie i żeby brać przykład. No cóż, na razie możecie brać przykład z tego, że mam, mówię, około 50 drzew owocowych i w tym kilku krzewów takich większych właśnie, jak chociażby świdośliwa. Mam kilkaset krzewów, samych borówek 42 sztuki, jagody kamczackiej chyba też około, no nie też około, tylko około chyba 20 sztuk, samych porzeczek mam tutaj no z 15, innych też pełno, to już się tam robi kilkaset, aronii 5 sztuk. W tym roku mam nadzieję, że ten ogród będzie chociaż dla nas owocowy i mam nadzieję, że owocny. W moje plany tam do zrobienia różnych rzeczy, które już trochę zacząłem, już rozpocząłem, ale to wszystko wymaga, wiecie, znalezienia pomysłu, zaprojektowania, znalezienia też może nawet jakichś sponsorów, którzy mi pomogą coś tam zbudować. To wszystko wymaga dużo czasu, zaangażowania i nie bierze się od tak sobie, że ja sobie zadzwonię i powiem, postawcie mi tam grządki, bo ja tam będę cebulę sobie sadził z dymki, nie? To weźcie tam. No, takich chętnych to nie widzę, żeby aż tak byli zaangażowani, ale mam nadzieję, że ktoś mi tutaj w tym pomoże, trochę może fizycznie też, zobaczymy. W tej chwili ogród budzi się do życia, fajnie jest jakiś entuzjazm, że troszeczkę się dzieje, chociażby z tymi owocami. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę, jakby były jakieś pytania, widzimy się w komentarzach. Ja już się chyba dosyć nagadałem znowu, nie? Do zobaczyska w sezonie. Jeszcze mam nadzieję, że tu będzie się więcej działo. No, staram się. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pa, pa.